Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Kultura Dawnego Gdańska, który niezmiennie od lat odbywa się pod auspicjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku dzięki patronatowi pana prezydenta Pawła Adamowicza. A dzisiaj przypadło mi w udziale zaprosić Państwa na wykład pana doktora Romana Dzięgielewskiego. Dosłownie w telegraficznym skrócie kilka słów o prelegencie, który jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który odbył wiele dodatkowych studiów podyplomowych, które uczyniły z niego rasowego archiwistę, ale także przede wszystkim rasowego neolatynistę i bibliotekarza. Jest absolwentem filologii klasycznej i znamy go przede wszystkim, Szanowni Państwo, z wielu, naprawdę wielu tłumaczeń tekstów łacińskich, głównie nowożytniczych, gdzie nie spojrzeć wszędzie go pełno. Proszę sięgnąć na przykład do wielotomowej pracy na temat gdańskiego gimnazjum akademickiego, ale także Gedwigere, Atene Gedanenses. Tam są ogromne, obszerne fragmenty, które zostały przetłumaczone przez pana doktora na język polski. Z tego go znamy. Ale pan doktor także prowadzi swoje własne badania. Zainteresował się jako neolatynista, nowożytnik traktatami apodemicznymi, które przez właściwie dziesiątki lat uchodziły jakby w uwadze badaczy, można by powiedzieć, w całej Polsce, bowiem wydawało się, że one są mało ciekawe. To właściwie zalecenia, dobre rady dla młodych ludzi, którzy się udają w podróż, gdzieś tam swoją akademicką, mają się uczyć, kształcić. Wydawałoby się zbiór pobożnych życzeń. Pan doktor uczynił z tego dla nas fascynującą przygodę. Wydał 3 lata temu, powiedziałbym, traktat o barokowym tytule, którego tutaj nie wspomnę. W każdym razie przygotowania, to tak nie jest, wziął, przygotowania podróży, do podróży akademickiej młodzieży w epoce nowożytnej, na przykładzie... O właśnie, na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności takie typowo barokowe narzędzie informacji, w szczególności brewiarza apodemicznego gdańszczanina Samuela Cwikera. Ten Cwiker to jest tutaj bardzo blisko naszemu prelegentowi i ten Cwiker i jego właśnie przestrogi będą tematem niniejszego wykładu, na który bardzo serdecznie zapraszam i już się wyłączam. Panie doktorze. Wszystkim dziękuję za zaproszenie do udziału w tych comiesięcznych prelekcjach. Państwu dziękuję za to, że mimo tej przykrej pogody zechcieliście się tutaj wybrać na nauczkę długą. Jeszcze takie małe sprostowanie, że ten tytuł lekko się różni od tego zapowiedzi internetowych. Mało niedopatrzenie, bo fakt jest jeden na razie niezbity, że Samuel Cwikera napisał tylko jeden traktat. Więc ja tutaj musiałem to uściślić, że chodzi o jeden traktat i dodany z 1638 roku. O innych jego pracach nic nie wiem. Zacznę od wyjaśnienia, dlaczego tematem spotkania są porady dla młodych gdańszczan XVII wieku. Otóż Gdańsk w tym czasie był miastem o ogromnym znaczeniu politycznym i gospodarczym. Miasto potrzebowało fachowej i licznej kadry urzędniczej do zarządzania dobrami ziemskimi, portem, sądownictwem czy szkolnictwem. W praktyce wymagano w Gdańsku posiadania wyższego wykształcenia. A przecież tutaj nie było wyższej uczelni, nawet w całej Polsce nie było uniwersytetu dla protestantów. Dlatego wielu młodzieńców, zwykle w wieku 16-20 lat, corocznie musiało wyjeżdżać na studia zagraniczne. Według obliczeń profesora Mariana Pawlaka, tylko samego Gdańska w tym okresie wyjeżdżało od 12 do 20 osób i udało się panu profesorowi ustalić nazwiska 2700 mieszkańców naszego miasta, którzy w XVI-XVII wieku wyjechali na studia zagraniczne.
To zjawisko tłumaczy fakt, dlaczego jeden z gdańszczan, Samuel Zwicker, postanowił przekazać liczne praktyczne uwagi na temat prowadzenia podróży zagranicznej. Jeszcze taka kolejna uwaga wstępna, że podróże dzisiaj są czymś tak banalnym, powszechnym, udziałem niemal już wszystkich mieszkańców Europy, a wówczas były rzadkością i budziły bardzo silne lęki. Wówczas nawet bardzo dobrze zaplanowaną podróż, wiele czynników mogło zepsuć, jakieś lokalne konflikty zbrojne, powodzie czy zaraza. A brak doświadczenia życiowego czy nieznajomość cudzoziemskich obyczajów mogły narazić na konflikt z miejscową władzą czy ludnością. Wjeżdżający nastolatek potrzebował szczegółowej wiedzy, jak w obcym kraju znaleźć bezpieczny nocleg, transport, jak zdobyć prowiant, czy przeliczać pieniądze. Musiał być też przygotowany na ogromne różnice w poziomie cywilizacyjnym pomiędzy różnymi krajami. Aczkolwiek baza noclegowa wszędzie była wówczas kiepska, a podróż kojarzyła się z pokonywaniem albo bezdroży, albo dziurawych i błotnistych dróg. Ten standard podróżowania zmienił się dopiero w XVIII wieku. Impuls do pisania specjalistycznych poradników dała popularność wyjazdów na studia zagraniczne. Od połowy XVI wieku mamy w całej Europie wysyp akademików, czyli poradników dla młodzieży wybierającej się w podróż na studia zagraniczne. To są te pojęcia, które dopiero się muszą w Polsce utrwalać. Czołowy badacz tego piśmiennictwa, austriacki profesor Justin Stahl, oszacował, że w okresie od końca XVI do końca XVIII wieku powstało w całej Europie około 300 traktatów akademickich. Podstawowym celem akademików było przekazanie dokładnych informacji, jak organizować i prowadzić wieloletnie podróże akademickie po całej Europie. Nie ograniczano się tu do pisania prostych przewodników. Akademiki chciały też pełnić rolę edukacyjną. Chciały wpływać na sposób postrzegania i opisywania obcego świata. Chciały wpajać nawyk prowadzenia obserwacji jako metody zdobywania informacji o świecie. Autorzy akademików te tysiące drobiazgowych wskazówek układali w sposób bardzo metodyczny. Uświadamiano zatem konieczność przygotowania się do podróży. Potem sygnalizowano główne problemy już w trakcie pokonywania drogi i wreszcie uczono właściwego postępowania po powrocie do domu. Rady i przestrogi dotyczyły wszelkich sytuacji, jakie mogły przydarzyć się w związku z podróżami do różnych miejsc Europy. Większość porad miała charakter uniwersalny. Część odnosiła się do określonych krajów lub społeczności, na przykład rady dla młodych szlachciców. Pierwszy akademik De Peregrinatione et Agro Neapolitano wydał w 1574 roku niemiecki prawnik Hieronim Turler. 60 lat później, w 1638 roku, wydano w Gdańsku traktat zatytułowany Breviarium Apodemicum, czyli Brewiarz Apodemiczny. To jest karta tytułowa z egzemplarza, który mamy w Bibliotece Panowskiej. Jego autorem jest gdański prawnik Samuel Zwicker. W swojej książce zamieściłem pełne tłumaczenie brewiarza, bo uznałem, że dzieło Zwickera jest typowym apodemikiem. Mimo zwartej formy uwzględnia podstawowe dla tego piśmiennictwa tematy, daje wyobrażenie o formie apodemików, zawartości treściowej tego typu prac. Co wiemy o samym autorze? Jego przodkowie wywodzili się z Moraw. Dziadek Baltazar Zwicker mieszkał koło Ołomuńca i pełnił tam funkcję pastora. Swojego syna Friedricha wysłał dla uzupełnienia wykształcenia do Elbląga.
Fryderyk w 1601 roku ukończył gimnazjum elbląskie i otrzymał posadę pastora w Szabałdzie koło Malborka, a później w żuławskiej wsi Lichnowie. W 1611 roku objął stanowisko pastora w kościele świętego Bartłomieja w Gdańsku. Wygląd z epoki. Funkcję pastora pełnił przez 20 lat. Uczczono go tam portretem po śmierci w 1631 roku. Pastor Zwicker miał czterech synów i jedną córkę. Najlepiej znany jest najmłodszy syn, Daniel Zwicker, który jako radykalny arianin został wygnany z Gdańska w 1656 roku i dalej aktywnie działał w Niderlandach. Na temat Samuela Zwickera mamy niepełne wiadomości. Urodził się w Szabałdzie zapewne około roku 1607-8. W styczniu 1616 roku, czyli w wieku około 8 lat, został zapisany do Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Zwicker był kolegą szkolnym Jana Heweliusza, który naukę zaczął tam półtora roku później, w kwietniu 1618 roku. W 1625 roku Samuel wyjechał do Królewca na studia na Wydziale Prawa. W metryce uczelnianej zanotowano, że z powodu ubóstwa i szacunku dla jego ojca został zwolniony z opłaty wpisowej. Czyli nie należał do majętnej rodziny. Ukończył prawo w Królewcu po 6 latach w 1631 roku. Wiadomo dalej, że w 1633 roku był studentem Akademii Zamojskiej w Zamościu, a potem studiował w Krakowie. Nie udało się ustalić, czy peregrynował dalej po Europie Zachodniej. Trudna sytuacja materialna w tej rodzinie, jego wszyscy trzej bracia także studiowali za granicą, skłoniła go do ubiegania się o pomoc stypendialną ze strony władz Gdańska. W archiwum gdańskim zachowało się 5 jego supplik z lat 1629-1637, to znaczy Rada Miasta Gdańska fundowała mu stypendium przez 8 lat. To jest supplika z 1632 roku. Dużą życzliwość władz Gdańska może tłumaczyć fakt, że Zwicker mógł dać miastu wiele korzyści, bo systematycznie uczył się języka polskiego i studiował prawo w szkołach na terenie Polski. W supplice z 1635 roku napisał: aby wyraźnie objawić korzyści dla dobra publicznego, to korzystałem bez żadnych ograniczeń z konwersacji z mieszkańcami kwitnącej Polski i do dzisiaj to robię dla lepszej znajomości aktów prawnych w języku ojczystym tutejszej ludności. To może tłumaczyć tą 8-letnią życzliwość władz dla jego studiów. Wieloletni stypendysta gdański wywiązał się z zobowiązania. W 1638 roku wydał w gdańskiej drukarni Jerzego Retę traktat zatytułowany Brewiarium Apodemicum. Dalsze losy Samuela Zwickera są słabo znane. Na pewno nie poświęcił się karierze naukowej, nie znamy innych jego publikacji. Wiadomo jedynie, że w 1639 roku właśnie w kościele świętego Bartłomieja zawarł związek małżeński i rozpoczął pracę protokolanta w gdańskim sądzie. Dalsze jego losy na razie pozostają zagadką. Zajmijmy się teraz jego apodemikiem. Po pierwsze otrzymał kieszonkowy, wygodny format 8×13 cm. Tutaj obok położyłem pudełko zapałek. Ten format miał ułatwiać codzienne korzystanie w trakcie odbywania podróży. Zwicker zebrany materiał ułożył zgodnie z przyjętym w piśmiennictwie akademickim schematem. Jak Państwu przedstawię tradycyjny schemat traktatów, który też przejął Samuel Zwicker. Czyli argumenty za i przeciw podróżom, definicja podróży, do tego wrócimy, podpodziały dotyczące podróży i czyste już teraz porady religijne, praktyczne rady na czas odbywania podróży, porady medyczne, higieniczne, dietetyczne, środki pomocnicze w podróży, czyli co należy ze sobą zabrać, obserwacje, to jest tu bardzo obszerny dział,
co należy obserwować w świecie i notować. No i wreszcie powrót do domu. Dzisiaj przedstawię Państwu wybrane przestrogi Samuela Zwickera w naturalnym porządku podróży, czyli przygotowanie, podróż i powrót do domu. Przygotowanie. Podróż zagraniczna była rzadkim wydarzeniem w życiu ludzkim, więc rady rodziców zwykle odnosiły się do świata już dawno minionego. O tym mamy taką scenkę rodzajową. Rodzice żegnają młodzieńca wyjeżdżającego na studia. Autor radzi jeszcze w domu wyznaczyć dokładną trasę podróży, do czego służą przewodniki i mapy, a za najlepszą formę teoretycznego przygotowania uważa przestudiowanie kilku wcześniej wydanych traktatów apodymicznych. Szczególnie poleca ciekawy od strony formalnej traktat szwajcarskiego humanisty Teodora Zwingera. Jego traktat mniej więcej ułożony jest według takich schematów przy użyciu nawiasów klamrowych. Zwicker bardzo dobitnie przestrzega, że nauka języka dopiero w obcym kraju to strata czasu. Tutaj cytat. Zanim ktoś wybierze się oglądać obce ziemie, niech w swojej ojczyźnie zawczasu pozna podstawy obcego języka, bo chociaż nie będzie w stanie rozmawiać, to żeby przynajmniej mógł rozumieć to, co do niego mówią. Koniec cytatu. Dobra znajomość języka daje na przykład możliwość szukania informacji u miejscowych przewodników. Ten głód informacji to jest cecha tej epoki. Zwicker uczy roztropnego pakowania bagażu, odpowiedniego do podróży na koniu lub na wozie. Wylicza na przykład zestaw odpowiednich ubrań na różne sytuacje i nawet radzi sporządzić katalog zabranych rzeczy, który często trzeba sprawdzać ze stanem faktycznym. Zwraca uwagę, aby unikać zabierania strojów z daleka zdradzających obcokrajowca. Stroje obce przyciągają zainteresowanie rabusiów. Szczególnie poleca zabrać ze sobą zegar, na przykład słoneczny, oraz zeszyty. W tych notatnikach trzeba zapisywać fakty z podróży, efekty obserwacji oraz rysunki miast, zamków, budowli, roślin itd. Ale kartki papieru można wykorzystać jeszcze w innym celu. Bo jak radzi Zwicker, gruba warstwa papieru niczym tarcza chroni brzuch podróżnika przed czynnikami atmosferycznymi. Przechodzimy do drugiej fazy, sama podróż. W fazie prowadzenia podróży na pierwszy plan Zwicker wysuwa kwestię bezpieczeństwa. Można je wzmocnić przez właściwe zachowanie się w stosunku do ludzi spotykanych w czasie podróży. Po przeczytaniu wielu apodymików można odnieść wrażenie, że w XVI czy XVII wieku za naczelną zasadę postępowania w obcym miejscu uznawano całkowitą nieufność. Ówczesny poziom rozwoju cywilizacyjnego i społecznego nie dawał poczucia bezpieczeństwa. Instytucje nadzorujące prawo i porządek działały skutecznie jedynie w obrębie murów miejskich. Nieufność była więc odpowiedzią na strach przed napadami, rabunkami oraz nieznanymi lokalnymi zwyczajami. Dlatego apodymiki stale konfrontowały młodzieńczą naiwność z brutalną rzeczywistością spotykaną na drogach. Nieufność, czujność i skrytość miały być podstawowym warunkiem zwiększania bezpieczeństwa podróży. Zwicker przestrzega, że podróżnik nie może ufać nikomu, nigdzie i nigdy. Nawet wtedy, gdy, tutaj cytuję go, gdy ktoś wygląda na przyjaciela, nawet gdyby starał się przypodobać, ściskałby niezwykle serdecznie lub przysięgał na wszystkie świętości. Koniec cytatu. Dla utrwalenia tej rady Zwicker cytuje też znaną skądinąd przestrogę humanisty Juliusza Cezara Scaligera. Tu cytat z Scaligera. Znakomita to dewiza ufać tylko niektórym, ale znam jeszcze mądrzejszą. Nie ufać nikomu. Zwicker przestrzega czytelników jeszcze innym wierszem. Ufaj mało, patrz szeroko. A kto w pełni ufa, lecz mało widział, ponosi największe szkody.
piśmiennictwie akademickim spotykamy mnóstwo tego typu przestrów. Dla przykładu, w traktacie bywałego w Polsce księdza Fantuckiego z 1653 roku, ten traktat jest przetłumaczony na język polski, mamy jeszcze ostrzeżenie przed gadulstwem. Tu cytuję, oczywiście to jest wiersz nie autorstwa księdza, tylko powszechnie znany. Nie wierz niczemu, co usłyszysz. Nie rób niczego, co możesz. Nie mów pochopnie, co wiesz. Nie osądzaj pochopnie tego, co widzisz. Nieufność miała też redukować ryzyka zagrażające moralności. Stały motyw wielu akademików to zagrożenia ze strony kobiet. Ale jak młody podróżnik mógł uniknąć nieuchronnych kontaktów z płcią piękną? Speaker wymagał postawy heroicznej. Tutaj cytat. Zamykaj oczy przed widokiem powabnych wdzięków Wenery. Niektórzy autorzy, jak Holender Vernuleus, ostrzegali, że nawet niewinne spojrzenia mają konsekwencje. Tu cytat. Nie wolno błądzić spojrzeniem po dziewczynach. Przyjemności z oglądania stwarzają potem wielkie cierpienia miłosne. Ale to nie wystarczało. Trzeba jeszcze chronić uszy przed słuchaniem rozmów na temat miłosnej dotyczące zmysłowości. Bo jak pisze Zwicker, zwłaszcza słowa wabią i wprawiają w podniecenie. I wreszcie trzecim sposobem zwalczania pokus było unikanie bezczynności, bo zgubne pożądanie rodzi się pośród odpoczynku i gnuśności. Brewiarz akademiczny porusza też problem prowadzenia podróży przez kobiety. Zwicker głosi popularną wówczas opinię, że, tutaj cytat, sama natura domaga się, żeby kobiety zajmowały się troską o dom, kiedy podróżowanie mieści się pośród zajęć typowo męskich. Koniec cytatu. Zwicker podziela spotykany u innych autorów pogląd, że na drodze można spotkać jedynie kobiety ubogie, upadłe i rozpustne. Wyjątek czyni tylko dla kobiet z Holandii, które stale podróżują w celach handlowych. Tu cytat, każda z nich szczyci się tymi wyczynami, a nawet pragnie być nazywana baba chłop. Więc dlatego tak przestrogi, kogo można spotkać na drodze, tak? Ale to nie wszystko. Nieufność miała też chronić przed karą Bożą za kontakty z heretykami. Europa w tym czasie była mocno podzielona religijnie, a każde wyznanie uważało siebie za jedynie słuszne. Kontakty z przedstawicielami obcych wyznań narażały na presję i możliwość porzucenia swojej wiary, a w rezultacie utratę szansy na wieczne zbawienie. Zwicker porusza także tak zwany problem makiaweliczny, to znaczy, czy należy wyjawiać otoczeniu swoją wiarę. Uważa, że podróżnik nie ma najmniejszego obowiązku czy powodu, aby informować obcych ludzi o swoich poglądach religijnych. Poza własnym krajem podróżnik musi być skryty, nawet spotkanym współwyznawcom lepiej nie przekazywać zwyczajowych pozdrowień. Pobożny podróżnik może jednak uratować swoje sumienie naruszone przez te zaniechania poprzez okazywanie wszystkim chrześcijańskiej łagodności, a wobec ubogich szczególnej szczodrobliwości. Ale dotykanie spraw religijnych sprowadzało też czysto ziemskie kłopoty. Tak jak inni autorzy, Zwicker namawia do unikania zachowań uznanych przez innych za prowokacyjne. Szczególnie drażliwe sytuacje wiązały się z podróżami przez miejsca kultu religijnego. Nie wolno tam lekkomyślnie komentować czy krytykować miejscowych zwyczajów religijnych. W takim miejscu można nawet odprawić modlitwy, dopasowując się jednak do miejscowych zwyczajów, albo ograniczyć się jedynie do cichych i wewnętrznych modlitw. Zdaniem Zwickera młody podróżnik powinien za granicą szczególnie poważnie traktować obce mu dni świąteczne. Po pierwsze, zawsze należało dostosować się do praw lokalnych, czyli uszanować i uczcić lokalne dni świąteczne zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Po drugie,
Podróżnik musi wiedzieć, że podróżowanie w dzień świąteczny może być poczytane za czyn bezbożny, a wtedy nawet ukarane jako ciężka zbrodnia. Do kontynuowania podróży w dzień, w którym wypada święto, może zmusić tylko bardzo pilna sprawa. Oczywiście brak zaufania odnosi się również do zwierząt i rzeczy. Przestrzega na przykład podróżujących koni, tu cytat. W miejscach bardzo stromych lepiej zaufać swoim nogom niż końskim. Tam też masz okazję oszczędzać konia. Koniec cytatu. Duże emocje wywoływały też przejazdy przez lokalne mosty. Zatem Zwicker radzi, warto mieć zawsze ograniczone zaufanie do mostów i raczej pokonywać je pieszo niż siedząc na grzbiecie konia. Tutaj mam taki przykład. Most nie wytrzymał ciężaru osła obciążonego książkami. Mosty to nie tylko polskie, ale i w Europie poza kamiennymi nie budziły nigdy większego zaufania. Jednak najczęściej akcentowano zagrożenia ze strony osób spotykanych na drogach. Kręcili się tam ludzie szukający okazji do łatwego zarobku, jak wędrowni kramarze, szulerzy i oszuści, żebracy, dezerterzy i maruderzy wojskowi, czy wreszcie klasyczni rozbójnicy. W myśl zasady, że okazja czyni złodzieja, jedynym lekarstwem było zachowanie najwyższej czujności i nieufności. Zwicker radzi, cytat, nie należy rozmawiać zbyt swobodnie i na każdy temat z każdym przypadkowo napotkanym człowiekiem. Koniec cytatu. Autorzy apodemików chętnie cytowali myśl flamandzkiego humanisty Justusa Lipsiusa, to cytat, niech podróżnik ma oblicze skryte, język oszczędny, umysł tajemniczy. Koniec cytatu. Aby nie prowokować złego losu, nie należało chwalić się swoim majątkiem, statusem społecznym i generalnie nie wyjawiać najbliższych planów. Podróżnik może pilnie obserwować, ale nie wolno mu lekkomyślnie oceniać czy krytykować lokalnych obyczajów. Równie niebezpieczne sytuacje może powodować niewinny śmiech. Śmiejąc się z innych trzeba być bardzo wstrzemięźliwym i wystrzegać się posądzenia o szyderstwo. Trzeba też umieć znosić żartobliwe otoczenie. Jeśli ktoś sypie żarty i uszczypliwości pod adresem podróżnika, to najlepiej odebrać je z możliwie obojętnym wyrazem twarzy. A jeśli podróżnik wywoła u kogoś gniew, to niech szybko błaga o wybaczenie. W obcym miejscu trudno było liczyć na sprawiedliwość miejscowych władz. W kontaktach z innymi podróżnikami i lokalnymi mieszkańcami Zwicker wymaga kurtuazyjnej grzeczności i unikania wrażenia arogancji. Nawet drobny konflikt z lokalną społecznością rodził uzasadnioną obawę, że mienie podróżnika nawet podczas chwilowej nieobecności poniesie szkodę. W stosunku do innych podróżników należy okazywać usłuszność i uprzejmość, a zwłaszcza w rozmowie zawsze stosować zasady dobrego wychowania. Szczególnie niebezpiecznym dla podróżnych miejscem bywały przydrożne gospody. Tam łatwo można stracić obyczajność, zdrowie albo majątek. Niemal wszędzie w Europie w tym czasie gospody budziły mnóstwo zastrzeżeń. Mimo to Zwicker uważał, że nocowanie pod dachem jest dla podróżnika koniecznością. Czym miał się kierować podróżnik przy wyborze gospody? Radził zwracać uwagę albo na gospody, które mają dużą liczbę gości, albo na położone na uboczu. Do dokładnego zbadania stanu sanitarnego w takich miejscach najlepiej posłużyć się zmysłem powonienia. Dla zachowania zdrowia warto dowiedzieć się, w jakich warunkach przygotowywane są wspólne posiłki.
Niedoświadczony oberżysta może wpędzić w chorobę z powodu potraw niechlujnie przyrządzanych. Z kolei delikatny i wygłodniały żołądek podróżnika często cierpiał wskutek spożycia popularnego w danym miejscu, ale ciężko strawnego jedzenia. Speaker radzi, żeby czasami lepiej unikać oferowanych w jadalni posiłków i korzystać z własnych zapasów z niepsującej się żywności. Te liczne obawy niech wyjaśni scenka opisana 100 lat wcześniej przez Erasma z Rotterdamu w dialogu Domy za jezdem. To takie streszczenie, bo to jest obszerny fragment. Oto w niemieckiej gospodzie siedzi setka osób z różnych sfer. W jednej cuchnącej izbie wszyscy godzinami czekają na podanie wspólnego posiłku. W oczekiwaniu na obiad można tam swobodnie prać odzież i rozwieszać mokre rzeczy, myć ręce w brudne miejsce, pluć gdzie popadnie, nawet czyścić obuwie na jadalnym stole. Wreszcie jest obiad. Każdy zanurzał chleb we wspólnym półmisku, odgryzał kęs i maczał ponownie. Czasami nie było wyboru i trzeba było się dostosować do zastanych warunków. Zbywały gospody na uboczu, gdzie inwentarz i ludzie mieszkali w jednej izbie. Duże obawy budziło przejście do sypialni. Przygotowanie się w gospodzie do noclegu wymagało dużej zaradności. Speaker radzi nie żałować wydatków, aby otrzymać od gospodarza czystą pościel i poduszki. Tam, gdzie czystość łóżek budziła podejrzenia, należało i spać w nakładanej z góry koszuli lnianej i w bieliźnie. Poduszkę najlepiej przykryć własną chustką. W wielu warunkach życia w gospodach mówi uwaga w obszernym, wielotomowym akademiku Viatorium pióra Dawida Fralicha z 1644 roku. Ale ciekawy cytat. Jeśli nabawi się świerzbu lub wszy, co jest wspólną chorobą wszystkich podróżników, to oczyszczaj się poza gospodą, aby nie wywoływać mdłości u mieszkańców. Kolejną kwestią był sposób zachowania się w gospodach. Podróżnik winien dostosować się do ogólnie przyjętego trybu życia, a najlepiej wtopić się w tłum. W zajazdach bardziej uczęszczanych radził nawiązać jakieś znajomości, aby przez to wzbudzić większy szacunek ze strony otoczenia. Tam opłaci się uprzejmie pozdrawiać innych gości, wdawać się w krótkie pogawędki i upodabniać do nich pod względem mowy, pod względem obyczajów, ubioru i odżywiania. Natomiast w gospodach peryferyjnych trzeba mieć oczy dookoła głowy i uważać, co się mówi. Zgodnie z zasadą nieufności należało trzymać się z daleka od głośnych i porywczych dyskutantów oraz zatajać swój status społeczny i finansowy. W każdej gospodzie obowiązywała generalna zasada. Należy wystrzegać się natrętnych próśb i głośnych narzekań pod adresem gospodarza, bo to tylko pogorszy poziom obsługi. Apodemiki ostrzegały, że w gospodach łatwo stracić pieniądze czy rzeczy i skomplikować dalszą podróż. Gospody od wieków bywały ulubionym miejscem pracy złodziei. Speaker radzi, po pierwsze, nie wolno włączać się do zabaw i gier w gronie nieznajomych, aby nie stracić portfela. Po drugie, trzeba dobrze ukrywać i kontrolować stan swego majątku. Dlatego właśnie radził, żeby po przybyciu do gospody i przy jej opuszczaniu sprawdzać kompletność podręcznego bagażu ze spisem. W porządnych gospodach można swoje rzeczy przechowywać w przygotowanych na użytek wędrowców w workach skórzanych, sakiewkach, kufrach, różnego rodzaju szkatułkach, czyli dzisiejsza forma sejfu. Speaker tu przestrzega, aby zawsze sprawdzać, jak mocne są drzwi do sypialni i stale używać w drzwiach zasuwy i zamka. A wspomniany wcześniej Dawid Fralich przestrzegał.
Tutaj cytat. Należy pilnie strzec pieniądze, schować je w jakimś solidnym worku i ukryć w schowku, na przykład w książce, w kuli wosku, w kawałku chleba, w wydrążonej lasce, w butach, za pazuchą, albo też powierzyć je osobie godnej najwyższego zaufania. To koniec cytatu. Jeszcze bardziej pomysłowy w tym względzie był włoski medyk Hieronim Cardano, który 100 lat wcześniej radził, tutaj cytat. Pieniądze trzymaj zaszyte w pasku, który trzeba nosić na szyi, ale na tyle długim, aby pieniądze znajdowały się w okolicy pępka, bowiem nie jest łatwo tam je dostrzec. Albo też udawaj, że cierpisz na przepuklinę i trzymaj pieniądze w okolicy łonowej. Oczywiście wielu autorów przestrzega, aby nigdy nie wyciągać sakiewki na oczach innym. Speaker ostrzega, że jeśli ktoś z nadgorliwości albo z nieświadomości pokazuje swoje złoto czy srebro, ten ściąga na siebie zainteresowanie złodziei i rabuszy. A szansa na odzyskanie straty jest żadna, bo tutaj cytat z Speakera: podróżnikom przebywającym w obcych krajach często odmawia się prawa do sprawiedliwości. Koniec cytatu. Nawet przy opuszczaniu gospody Speaker wymagał stosowania kilku zasad. Znowu oddajmy mu głos. Lepiej zatajać, którą dokładnie wybierasz się drogę. Czasami trzeba wypytywać się o jakieś boczne drogi, ale nie wolno zdradzać, kiedy ma się zamiar wyruszyć. Najlepiej niech podróżnik udaje, że dopiero przygotowuje się do drogi, albo niech nagle wyjeżdża bez zachowania pozorów. Koniec cytatu. Szereg praktycznych porad w trakcie samego pokonywania drogi dotyczy dostosowania się do klimatu. Latem czy zimą podróżnik był narażony na długie znoszenie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Speaker poleca tu stosowanie zasady złotego środka, czyli unikania skrajnych temperatur. Podczas upałów trzeba nosić nakrycie głowy, a w razie przegrzania nie wolno od razu szukać ochłodzenia. Zaleca wówczas wolno spacerować i stopniowo zdejmować wierzchnie odzienie, aby tym sposobem doprowadzić do schłodzenia ciała. A zimą nawet właściwie ubrany podróżnik wskutek wielkiego mrozu może w końcu stracić czucie w kończynach. Wówczas nie wolno wchodzić od razu do ogrzanego pomieszczenia, lecz najpierw stopniowo się rozgrzewać w chłodnym miejscu. Trzeba też unikać spania w czasie silnego mrozu, bo stopniowa utrata ciepłoty ciała poprzedza śmierć z wyziębienia. Porady odnoszące się do samej techniki podróżowania są dzisiaj mało przydatne. Generalną zasadą było wybieranie się w drogę w większej i najlepiej stałej grupie. Grupie ludzi starannie dobranych. Wzmacniało to poczucie bezpieczeństwa, łagodziło uciążliwość pokonywania drogi, ale też w znacznym stopniu zapobiegało znużeniu i apatii. Pamiętajmy, że nawet podróże po Polsce mierzyło się nie w godzinach, a dniach. W XVI wieku podróż z Gdańska do Krakowa trwała od 7 do 9 dni. To towarzystwo podróży było ważną kwestią. Wiele uwag dotyczy kwestii wyboru odpowiedniego konia, jego karmienia, leczenia i traktowania. O, tu mamy też scenkę przewidziane postoje konne. Speaker radzi, żeby podróżnik bardziej troszczył się o karmienie konia, o jego grzbiet, siodło, golenie i kopyta, aniżeli o siebie samego. Wiele uwag poświęcano też regulowaniu tempa podróży i organizowania postojów. I jedno zdziwienie tylko budzi fakt, że Speaker wychował się w dużym portowym mieście, ale ani słowem nie wspomniał o podróżach na morzu, ale to zupełnie odrębny temat. Oczywiście wiele spotkanych w brewiarzu akademicznym uwag ma charakter czysto moralizatorski. Te tutaj postanowiłem pominąć.
Warto jeszcze na marginesie wspomnieć, że Zwicker bardzo dużą część swojego traktatu poświęcił ważnemu w apodemikach problemowi, czyli w jaki sposób podróżni powinni prowadzić wnikliwe obserwacje życia społecznego, gospodarczego, naukowego w odwiedzanych krajach. To jest bardzo obszerna część jego traktatu. Zalecenia na temat prowadzenia obserwacji mogą przypominać znane nam dzisiaj kwestionariusze pytań, czyli całe litanie przedmiotów, rzeczy, zjawisk, które podróżnik musi w danym mieście czy na danej drodze zaobserwować i odnotować. Aż w końcu przychodzi czas na ostatni etap peregrynacji, czyli powrót do domu. Podstawowym zadaniem dla podróżnika jest jego zdaniem wtopienie się w otoczenie i powstrzymywanie od chełpliwości. Trzeba jak najszybciej zapomnieć o nabytych za granicą przyzwyczajeniach. Epatowanie nowinkami budzi bowiem niechęć ziomków. Chodzi tu nade wszystko o paradowanie w cudzoziemskich strojach, co budzi śmiech i drwiny. Źle odbierane jest lekceważenie ojczystego języka, a także wtrącanie cudzoziemskich wyrazów. Rodzima społeczność niechętnie przyjmuje wszelką ostentację i przesadę w opowiadaniu o poznanym świecie. Nie wolno wykorzystywać najmniejszej okazji, aby zaczynać relacje na temat swojej podróży. Można do tego tematu nawiązywać jedynie w stosownym do tego miejscu i czasie. To jest ta zasadnicza część traktatu Zwickera w Regasz Apodemicznym. Jeszcze na zakończenie kilka uwag. Nie wiemy, jakie zainteresowanie wzbudził traktat Zwickera. Z racji mieszczańskiego pochodzenia i protestanckiego wyznania, jego traktat mógł raczej liczyć na zainteresowanie w Europie Zachodniej. Zwicker wyróżnił się tym, że dzisiejsi badacze apodemików właśnie jego definicję podróżowania uznają za najlepszą. Podróżowanie to wyjazd podjęty z chęci i pragnienia zwiedzenia obcych miejsc, ich obejrzenia i poznania przez odpowiednio do tego przygotowanego człowieka dla uzyskania wynikających stąd korzyści, które mogą przypaść albo ojczyźnie i przyjaciołom, albo dla nas samych. Wychowany w Gdańsku autor miał ścisłe związki z Polską, więc jego dzieło należy do literatury polskiej. Obecnie wartość jego brewiarza polega na tym, że znacznie poszerza naszą wiedzę o mentalności, kulturze i wreszcie o życiu codziennym społeczeństwa europejskiego w okresie renesansu i baroku. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o pytania. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Tak, okazuje się, niektóre zalecenia są ponadczasowe, żeby nie rozmawiać na przykład z obcymi, czy nie wyróżniać się, a potem po powrocie się nie chwalić, nie przychwalać, gdzie się to nie bywało. Na pewno tutaj obecni mają jakieś pytania, więc bardzo proszę o ich zadawanie. Bardzo proszę. Czy Zwicker daje jakieś rady dla podróżników, którym już się przydarzyło jakieś nieszczęście? Załóżmy, zostali napadnięci, okradzeni. Co wtedy zrobić? Czy to wszystkie rady są jakby zabezpieczyć się? Nie, właśnie tu jest tylko nauka młodego człowieka, żeby nie popełnić błędu. Mhm. Zresztą tutaj było cytowane to zdanie, że w obcym kraju trudno liczyć na sprawiedliwość. Człowiek młody, samotny, bez pieniędzy, właściwie nie ma do kogo się zwrócić, chyba że jechał w jakimś orszaku magnackim, tak? Ale my tutaj obracamy się w strefie młodych mieszczan, którzy zwykle wybierali się w podróż samotnie albo w małej grupce. Więc wtedy nikt takiemu biedakowi nie mógł pomóc. Właściwie o takich sytuacjach oni też, ci autorzy apodemików poza Zwickerem, nie piszą. Można tylko domyśleć, że wtedy trzeba czekać na, że ojciec przyśle pieniądze i wracaj do domu.
Zresztą to podróże zagraniczne w tamtym czasie to właściwie było wydarzenie jednorazowe w życiu takiego człowieka. Nawet bogaci burmistrzowie gdańscy czy elbląscy podróż zagraniczną odbywali raz w życiu. Ona trwała no, czasami 5, 6, nawet 9 lat, ale potem drugiej takiej okazji nie było. Oczywiście bardzo się to różni od tych opisów znanych z literatury polskiej, ale to dotyczy wyjazdu Radziwiłłów, Ostrorogów i tak dalej. Tu w ogóle nie ma nic wspólnego z tymi podróżami młodych mieszkań. Oni byli, oczywiście mogli liczyć na pomoc bankierów, tak, na weksle i tak dalej. W tym wypadku ten człowiek musiał tak pilnować pieniędzy, bo trudno było liczyć na jakieś dodatkowe zasiłki. Ale jak on jechał na jakieś studia, no to ile on tych pieniędzy tam mógł brać? Jak wtedy to wyglądało opłacenie takich studiów? Czy on miał tylko tyle co na drogę, a potem ojciec dosywał tam przez jakąś powiedzmy firmę kurierską? Czy on miał te pieniądze, że musiał zapłacić za to? Czy my wiemy to? No tutaj co do Zwickera wiemy, że on nawet ubiegał się o pomoc stypendialną, tak? Nawet na studiach królewieckich został zwolniony z tej opłaty wstępnej. Zwykle te rady dla wyjeżdżających, dla ludzi powiedzmy no, niezamożnych, takich nazwijmy, to było szukanie sobie jakichś zajęć dodatkowych. Czyli w miejscu studiów można było starać się albo służyć pomocą w mieszkaniu profesora, bo to zwykle profesorowie wynajmowali pokoje dla tych studentów zagranicznych. Szukać zajęcia jakiegoś preceptora, nauczyciela i tak dalej. Czyli sposobem na przeżycie to było szukanie zajęć dodatkowych. Mało było rzeczywiście takich, którzy dostawali takie sapiewki, żeby to na kilka lat starczyło. Bo ten wyjazd na studia trwał kilka lat. Zresztą oni zwykle nie jechali w jedno miejsce, tylko przemieszczali się. Posiedział rok czy dwa w Holandii, jechał do Francji, potem do Italii, tak? Albo wybierali sobie takie ośrodki uniwersyteckie, gdzie był sławny profesor. Żeby usłyszeć wykłady kogoś znacznego i modnego, to się jechało z kraju do kraju. Ten program studiów to raczej układali sami studenci niż jakieś władze nadrzędne. Ale sposobem było zarabianie pieniędzy na swoje potrzeby. Oczywiście tych rad tutaj są tysiące. Ja się tak ograniczyłem tylko do pokazania, jakiej tematyki to dotyczy, bo w zasadzie no, ta książka to zbiera i tutaj ja podaję masę przykładów. Nie tylko Zwickera, bo Zwicker jest przetłumaczony w całości. Czy ten bardzo dobry jest ten traktat akademiczny księdza Fantuzziego. On pracował przy nuncjaturze watykańskiej w Warszawie i jechał przez Polskę, między innymi przez Gdańsk, przez zachodnią Europę do Watykanu. I ten traktat akademiczny tego rady są też przetłumaczone na język polski. Ale proszę bardzo. Czy powszechny był ten system stypendialny, jaki na przykład Zwicker otrzymał od miasta? Czy on był wyjątkowy, czy była taka liczba tych studentów większa? Gdańsk był miastem wyjątkowym, z tego co mi wiadomo. A czy w innych miastach też była ta zasada. Ale to po prostu jednostki. Nie no, dużo udzielano tych stypendiów, tylko akurat w wypadku Zwickera to trwało aż 8 lat. Zwykle to tak jeden czy dwa razy udzielano, a on właśnie systematycznie składa te supliki i nikt w tych suplikach tak dokładnie nie pisze, jakie ma plany. Tylko, że ciągle jeszcze tam prosi o, bo on już kończy, a on jeszcze chce jakieś inne zobaczyć miejsca, a nie znalazłem tam ani jednego faktu, gdzie był, dokąd się wybiera. Tylko właściwie to moje takie mniemanie, że tylko dlatego, że on najpierw pojechał do Zamościa, potem w Krakowie, ale nigdzie nie jest odnotowany ten pobyt, poza jego listem, że to skłoniło władze gdańskie, bo oczywiście wiemy, że Gdańsk miał szczególne miejsce w ramach I Rzeczypospolitej. Tutaj językiem urzędowym był niemiecki i taki prawnik z dobrą znajomością polskiego języka, z dobrą znajomością polskiego prawa, z dobrą znajomością prawników, którzy udzielają się w Warszawie, Krakowie czy Lwowie, no to była dla miasta bardzo ważna i chyba na tym opierało się to jego wieloletnie stypendium. Nie wiem też, czy władze Gdańska były zadowolone, że on taki traktat napisał, bo to nie jest czysto prawniczy traktat, tak?
To jest oczywiście modny wówczas, ale to jest taki swobodny traktat o podróżach. Jako prawnik może powinien napisać traktat czysto prawniczy. Może zawiódł władzę Gdańska po powrocie, bo jego kariera potem nie rozwijała się bardzo dynamicznie. Zresztą w ogóle przez tyle lat nie udało mi się trafić na żadne ślady. 1638 i dalej to już jest mgła. Nawet nie udało mi się ustalić, gdzie w Europie Zachodniej on studiował. No, nie wszędzie metryki uniwersyteckie się zachowały, ale przypuszczam, że był gdzieś tam w Holandii, w Niemczech. Tylko nie mam żadnego na to dowodu. No, jak miasto go finansowało, to nie oczekiwało w zamian, żeby na jakieś informacje z podróży, oprócz takich praktycznych, jak podróżować na zasadzie, powiedzmy, szpiegostwa przemysłowego, jak to jest w innych miastach, jak to jest zorganizowane. To ma pan rację pewnie. Bo ta zasada prowadzenia obserwacji temu służyła. Po to te mieli wszystkie te notesy wozić sobą, notować, żeby ktoś mógł to skorzystać. Na przykład, no, jeżeli on obserwował pilnie jakieś zakłady poprawcze w Hamburgu, no to może dla kogoś z władz miasta Gdańska było ciekawe, jakie rozwiązania ma Hamburg. Tak? Ten obieg informacji był kiedyś bardzo powolny. Słuch mówi, że w Hamburgu otworzono nowe więzienie i tak dalej. Podróżnicy jakby byli tym źródłem przesyłania uwiarygodnionych informacji, tak? Bo tam był widział. Czyli no, prowadzono też takie podróże o charakterze czysto badawczym albo studyjnym. Wyjeżdżali studenci do jakiegoś kraju z jakimś celem. Jakaś delegacja miasta jechała do innego, żeby obserwować sposób zorganizowania fortyfikacji. Opisuję w książce delegację miasta Ulm, chyba 3 lata jeździła po Europie, żeby zobaczyć, między innymi w Gdańsku byli, żeby wybrać najlepszy dla miasta Ulm sposób fortyfikacji. To też tego typu były podróże o charakterze obserwacyjnym, badawczym. A jak jego poradnik wygląda na tle innych tego typu poradników w owym okresie czasu, które ukazywały się w Europie? Powiedzmy, że on jest bardzo typowy, więc ja uczciwie wybrałem go jako bardzo typowy traktat. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Raczej jest cud. No, zresztą specjalnie pokazałem jego wielkość, tak? Niewiele większy od 3 pudełek zapałek. Więc z siłą rzeczy ograniczona ilość miejsca. Ale to był naprawdę taki bardzo schematyczny, suchy traktat, który zawiera wszystkie te pożądane elementy, ale oczywiście nie ten z tych ograniczeń nie mógł Zwickel przeskoczyć na poziom tego Frelicha, który napisał 8 tomów, z czego 4 tomy to są poświęcone samym podróżom, więc tam wszystko jest analizowane bardzo drobiazgowo. On tutaj poświęca temu 1 czy 2 zdania, a pan Frelich poświęca 2 strony. Albo po prostu no, tamta to była praca encyklopedyczna, a to rzeczywiście taki kieszonkowy poradnik, który rzeczywiście w kieszeni można było mieć. Wiadomo w jakim nakładzie? Nie, nie, oczywiście tego nie wiemy. Wznowień nie było. Nie było. Ale w Gdańsku się zachował. Żadnych uwag tam właściwie. Jeżeli wolno zapytać, czy jest jakaś zauważalna, czy badał pan, panie, te jakieś tutaj ślady tego, że rzeczywiście brane były, albo na przykład ten, ale jakiekolwiek te apodemiki w podróż i czy ktoś na przykład na nie narzeka, tak, że to był jakiś tam zbiór rad złych, albo nieskutecznych, albo wręcz przeciwnie, potem zachwala, że to była świetna rzecz, i, bo jak rozumiemy, po to były małe, żeby rzeczywiście ten młody człowiek wziął to ze sobą. Czy w ogóle jest taki ślad jakiejś akcji i reakcji pomiędzy... Panie profesorze, liczyłem cały czas, liczyłem na to, żeby znaleźć jakiś dowód materialny, tak? Że to rzeczywiście było znane, studiowane i oceniane po powrocie. To znaczy, ja nie prowadziłem żadnych badań poza samymi traktatami. To tam radziłem takiej pani, która w Warszawie podejmowała tego typu studia, że musiała dojść do jakiejś epistolografii, tak?
Tam można znaleźć jakąś wymianę doświadczeń, w żadnych wstępach tych traktatów. Na razie takiego śladu nie ma. Przeglądałem wstępy do tych traktatów, licząc, że tam są jakieś uwagi, ale nie, tam nikt nikogo nie ocenia. Jeżeli się powołuje na tego tutaj bardzo dziwnego Zwingera, prawda, to wszyscy go chwalą, ale nikt specjalnie nie ocenia przydatności. A człowiek w swojej książce tutaj cytuje opis podróży Jana Heidensteina po Europie i tam znalazłem chyba 5 czy 6 czy 7 takich jego wtrętów. Popełnił jakiś błąd i oczywiście pisze, teraz będę mądrzejszy i będę robił tak i siak. Ja się dziwię, bo on był studentem tego profesora Verdoleusa, no to powinien przeczytać to, co pisze profesor i uniknąłby masę błędów. To takie zastanawiające, że on studiował w tym ośrodku, gdzie trwały te badania w tym czasie, dokładnie w tym czasie, a potem przy swojej relacji z podróży ileś tam razy się tłumaczy, dlaczego on popełnił jakiś błąd. A jaki był błąd? No, że zaufał. Na przykład, nie dawaj pieniędzy, zanim nie wyjedziesz w drogę, tak? A więc jeżeli z góry się daje pieniądze, no to potem ten włoski, czy francuski, czy jakiś inny domaga się coraz więcej, więcej i więcej. Więc taka uwaga. Nie ufaj nikomu, płacz dopiero na końcu. Czyli niczego się nie nauczy, bo żadnego traktatu nie przeczytał, taki wniosek. Ja tutaj widzę, że on, ten zawarł tutaj większość takich porad praktycznych, ogólnie znanych, takich zupełnie ogólnych, bo przykładowo o podróży koniem nie pisze, co ile tenże powinien mieć przerwę, w jakich warunkach, tylko mówi, pisze wręcz, dbaj o swojego konia, o zdrowie konia lepiej niż o zdrowie swoje. Tak? Ale tutaj, prawda, nie podejmuje tematu, nie rozwija tego tematu w jaki sposób, bo to zdrowie konia w czasie podróży trzeba dbać. Także większość tych uwag, zarówno odnośnie przechowywania pieniędzy, czy też rzeczy osobistych, to są takie uwagi typowo ogólne. Tak. Na przykład w tym traktacie, bo jak mówię o tym Frelichu, no cztery tomy, no to ktoś mógłby studiować rok, zanim wyruszyłby w podróż. Ale trudno z czterema tomami jechać i szukać teraz uwag, tak? Oczywiście, że trzeba też sobie wyobrazić taki świat, że mieszkaniec Gdańska z początku XVII wieku widział książki tylko w czasie studiów, tak? W domu żadnej książki nie widział. Nawet tam ktoś pisze, że wyjazd za granicę pozwala zobaczyć pewne książki, o których się w Elblągu czy tam w Tczewie mieszkając, prawda, nawet nie słyszało, nie wiedziało. Nam się trudno wyobrazić ten świat, że książka była jakimś towarem rzadkim, nieosiągalnym. I jakakolwiek książka, jakakolwiek wiedza, którą można kilkakrotnie sobie utrwalić i przypomnieć, to była bezcenna w tamtym czasie. Przecież to mamy dopiero dziesięciolecie od wynalezienia druku. Zwłaszcza ten okres do połowy XVII wieku. Potem książka staje się towarem masowym, a podobniki stają się coraz bardziej jakby specjalistyczne. Ale jakby Zwicker zamyka ten pierwszy okres takiego szukania formy. On jeszcze się powołuje ciągle na jakieś arystotelesa zasady, dlaczego, materia, forma i tak dalej. Potem od tego już autorzy uciekali i już prowadzili i pisali takie poradniki, jakie my dzisiaj znamy, tak? Jak najwięcej zgromadzić ciekawego materiału. Pytanie jest, jak to ułożyć i czy jak ułożyć indeksy, żeby łatwo było docierać do potrzebnej informacji. Jeżeli nie ma pytań. To taka uwaga ogólna. Właściwie tak jak pan profesor powiedział. To, że ja zająłem się tematem i napisałem tę książkę, to dopiero moim zdaniem otwiera jakby pole do dalszych badań. Ja dokonam jakiegoś tam wyboru, do pewnych rzeczy dotarłem, do innych jeszcze nie. Myślę, że w ciągu najbliższych tam iluś lat ileś osób zacznie ten temat drążyć, choćby pod takim kątem znajomość, stopień wykorzystania, wartość w ogóle użytkowa tego typu dzieł. Właśnie i tak w książce twierdzę, że ta część minęła z tamtymi czasami,
czysto poradnicza. Najważniejsza to moim zdaniem jest ta sztuka prowadzenia obserwacji. Te pokolenia uczyły się patrzeć, notować, obserwować. Tak? To nie było gapienie się, tylko obserwowanie. Być może, że te apodemiki tego nauczyły. Jednym słowem, zawsze tak jest, że wydaje nam się, że rozwiązujemy i dajemy jakąś odpowiedź, a tymczasem pojawia się więcej pytań. Ale to piękne. No dobrze. Szanowni Państwo, więc jeszcze raz dziękujemy naszemu dzisiejszemu. Chciał nas odwiedzić, a mnie pozostaje już tutaj na koniec zaprosić Państwa na nasz ostatni w tym roku wykład za 3 tygodnie. Dr Tomasz Tobis zaprosi Państwa w zupełnie inne rejony nauki, bowiem spróbuję odpowiedzieć na pytanie, kim jest współczesny gdańszczanin. Będzie to bowiem po raz pierwszy wizyta w naszym tutaj cyklu socjologa. Już dzisiaj zapraszam za 3 tygodnie i wtedy już prawie że przed świętami będziemy ten rok zamykać. Jeszcze raz dziękuję za Państwa obecność. Dobranoc.